Wyprawa numer 2 się zaczyna. Przyjechali nowi goście do utopienia samochodu. Śląsk tym razem, bliżej nas. Jaki reportaż? Tak. Załapiecie się. Przy okazji. No. Przyjechali z grzybem na dachu. No. To jest wampir. No już wszyscy o tym wiedzą. No. I to jest jego wampirza terenówka. Wampira nora. Gdybyście się kiedyś chcieli pobawić w wyprawówkę, to musicie wiedzieć, że padła bateria. No, więc tak, terenówka to jest tylko podstawa. Na terenówce możecie sobie zabudować, kupić taki namiot, ewentualnie taki namiot z takim zadaszeniem. Ale terenówka ma całe inne różne systemy. Po pierwsze, dobrze jest zrobić zabudowę, gdzie sobie fajnie rozplanujecie rzeczy. O, tu nie będziemy zaglądać, bo to osobiste. Można wbudować lodówkę profesjonalną. Tu się wysuwają szufladki. Ale to jest dopiero początek. Jest oświetlenie zewnętrzne. Z tyłu, z boku. Jest oświetlenie wewnętrzne. Dodatkowe. Ponieważ są oświetlenia, muszą być dodatkowe akumulatory. Pod samochodem jest zbiornik wody. Ilu litrowy? 50. 50-litrowy. On gdzieś tam wchodzi pod koło ramy. Tu na przykład możecie sobie myć. Zaraz wam pokażę. Chlup! No nie, dobra, szczędzimy laptopa. Do tego jest jeszcze parę innych dodatkowych systemów. Zaraz mi to wampir wytłumaczy. Z przodu jest panel sterowania. Jest suche webasto. I tu mamy panel sterowania. I co tutaj mamy w panelu sterowania? Wszystko! No właśnie. Elektryka, pompy. Grzanie. Przetwornica. Oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzne. Tak jest. O, i to by było na tyle. Nie. Tu jeszcze jest miejsce kuchenne, ale nie będę otwierał, bo walnę wampira w głowę, a wiecie, z wampirem się nie zadziera. Nie powinno przynajmniej. Tu macie wąż od prysznica. Do tego jest zewnętrzna taka kabina, w którą wampir wchodzi i tam się kąpie, przynajmniej tak twierdzi. No, no właśnie. I co tam jeszcze mamy? Jeszcze mamy parę rzeczy, które zostały w Poznaniu. No, dokładnie. To tak na dobry początek, żebyście wiedzieli, że taka wyprawówka to nie tylko samochód. Trzeba ładować drugie tyle kasy w cały osprzęt. Albo więcej. Albo więcej. A dwie terenówki połączone ze sobą razem, sznurkami, tworzą suszarkę. Dzisiaj jest niedziela, odpoczywamy przed kolejnym turnusem. Jest ze 40 stopni ciepła. Wszyscy się smażymy. Oczywiście jesteśmy na kempingu, ale Rumuni z kempingu zrobili parking, także odpoczywamy na parkingu, co chwilę auta przyjeżdżają, ponieważ obok są jakieś wody termalne, ale kto by w taki upał w ciepłej wodzie chciał się kąpać? Tu banda siedzi i umiera w słońcu i umiera w cieniu. Serio, Maćku? O, to by było na tyle. A teraz pokażę wam nasz kempingowy prysznic. Tu się podłącza do gniazdka. Wkładacie do wiadereczka, wciskamy pompkę i leci tędy woda. To można jeszcze sobie gdzieś tutaj podwiesić. Zaraz sprawdzimy. O, i to jest nasz prysznic, to możemy wyłączyć.